Chirurgiczna precyzja Brendona Lucasa Marquesa Pereiry ze Sparty otwiera nasz dzisiejszy magazyn skrótów po trzeciej kolejce kujawsko-pomorskiej czwartej ligi. Głosowanie na najpiękniejszego gola tej kolejki trwa do poniedziałku do godziny 21, a w całej trzeciej serii gier zobaczyliśmy 19 goli. Gospodarze wygrywali tylko raz, mieliśmy też aż 3 bezbramkowe remisy. Dzień dobry kibice, zapraszam na magazyn skrótów kujawsko-pomorskiej czwartej ligi. To już wszystkie pary kujawsko-pomorskiej czwartej ligi w trzeciej kolejce. Pomorzanin Toruń podejmował lidera Włocławek. Drużyna Lecha grała z pomorzaninem Serock, Chełmianka Chełmno z Kujawią i Nowrocław. Unia Wąbrzeźno podejmowała Tłuchowie Tłuchowo. Ciekawie było też w meczu Noteci Łabiszyn ze Spartą Brodnica, gdzie oglądaliśmy sporo goli, zwłaszcza że w tej kolejce tych bramek padało bardzo mało, tak jak wspomniałem, zaledwie 19. Skrót numer 1 to starcie Polonii Bydgoszcz z Wdą Świecie. Drużyna gości otworzyła wynik tego spotkania w 35 minucie, kiedy to do siatki Polonii trafił Jakub Radkowski. W 35 było 1-0. Goście odpowiedzieli dosyć sprawnie, bo tuż po rozpoczęciu drugiej połowy wydawało się, że Oskar Andrzejewski był faulowany. Sędzia zastosował korzyść i skorzystał z tego Adam Łotoszyński, doprowadzając do remisu w 48 minucie spotkania. Wda jednak nadal atakowała. Świetne uderzenie z dystansu. Piłka odbija się od tego wewnętrznego słupka bramki na zewnątrz, ale oczywiście gol jest zaliczony. To była 69. minuta meczu. Tymoteusz Majka na 1-2. No a 3 punkty dla drużyny gości, dla Wdy Świecie przypieczętował w doliczonym czasie gry drugiej połowy Patryk Kozłowski. Drużyna Wdy pokonała Polonię Bydgoszczy 3-1 i tym samym zanotowała trzecie zwycięstwo z rzędu. Mecz numer 2, czyli spotkanie pomiędzy Notecią Łabiszyn a Spartą Brodnica. Obie drużyny przyzwyczaiły nas do tego, że strzelają dużo goli w tym sezonie i nie inaczej także było podczas tego spotkania. Rozpoczął Grzegorz Adamski już w 22 minucie, wyprowadzając Noteć na prowadzenie. No i tym samym jest to 6 gol tego napastnika już w bieżącej kampanii 23-24. Drużyna gości odpowiedziała trafieniem głową Krystiana Janczaka w 32. Było 1-1. Następnie Mikołaj Winiecki na 2-1. Piłka przelobowała i bramkarza, i obrońcę. Nic nie byli w stanie zrobić zawodnicy ubrani na czarno, Spartanie. A to już gol po asyście Grzegorza Domżalskiego. Ten pierwszy podawał, a gola strzelił Maciej Tuptyński w 44 minucie tego meczu. Do przerwy 2-2, ale to nie był koniec emocji w tym spotkaniu. Zobaczcie Państwo, Brendon Lucas Pereira to jest jeden z goli nominowanych do najpiękniejszego trafienia tej kolejki. Tak jak wspomniałem na początku, chirurgiczna piłkarska precyzja. Najpierw strzela gola, a później asystuje przy trafieniu Dawida Hinca. Zresztą też ten gol jest nominowany. Głosujemy, przypominam, do poniedziałku do godziny 21. Sparta Brodnica pokonała Noteć Łabiszyn na wyjeździe 4-2. To już stadion startu Ekopol Pruszcz, który podejmował wicelidera tabeli Chemika Moderatora Bydgoszcz. No i można powiedzieć, że drużyna gospodarzy sprawiła niespodziankę, ale nie uprzedzajmy faktów. W tym spotkaniu zobaczyliśmy tylko jednego gola. To jest trafienie Macieja Górzyńskiego z 63 minuty i kilkadziesiąt minut później okazało się, że ten właśnie zawodnik Maciej Górzyński został bohaterem gospodarzy, bo takim wynikiem skończyły się te zawody. Start 1, Chemik 0. Kolejny skrót to starcie Kujawi Nowrocław i Chełmianki Chełmno. Też niewiele goli oglądaliśmy w tym meczu, tak jak Państwu wspomniałem, zaledwie 19 trafień w całej kolejce. To jest gol numer 1. Trochę szczęścia miał przy tym strzale 20-letni Brazylijczyk, ale tak czy inaczej piłka wpada do siatki. Gabriel da Silva dos Santos wyprowadza Kujawie na prowadzenie. To było w 56 minucie tego meczu, ale goście się nie poddawali. W 72 na 1-1 trafił Dawid Szpankiewicz. No i trafił tak, że długo kibice zgromadzeni na stadionie oklaskiwali to trafienie, bo Dawid Szpankiewicz bardzo sprytnie wykorzystał wyjście Bartosza Piotrowskiego. No i tym samym Chełmianka ma już 4 punkty na koncie po 3 kolejkach. Kujawia i Nowrocław 1, Chełmianka Chełmno 1. Pomorzanin Toruń, lider Włocławek to kolejna para. Rozpoczyna się ten skrót od faulu i słusznie podyktowanej jedenastki. Jedenastkę na gola zamienia Jakub Sajda, to jest 11 minuta tego meczu. Pomorzanin wyszedł na prowadzenie, ale z tego prowadzenia nie cieszył się długo, bo to w 33 minucie gol Adriana Kowalskiego, zresztą przecudnej urody. Adrian Kowalski wyrównał. Później jeszcze w tym spotkaniu zobaczyliśmy jednego gola, konkretnie w 60. Adrian Piątkowski dał zwycięstwo Pomorzanin Nowi Toruń i jednocześnie warto podkreślić, są to pierwsze punkty Pomorka w obecnym sezonie 23-24.
Jesteśmy na stadionie w Aleksandrowie Kujawskim, miejscowe Orlęta. Zawodnicy ubrani na czerwono podejmowali Kujawiankę Izbica Kujawska. Już na początku tego spotkania, tak można powiedzieć, bo w 21 minucie Denys Szmatow strzela gola numer 1. Było 0-1 i dosłownie po rozpoczęciu drugiej połowy przypomniał sobie wicelider klasyfikacji strzelców z poprzedniego sezonu Kamil Kuropatwiński, były gracz Wrocławek, który, jak doskonale Państwo wiedzą, nie zwykł takich sytuacji marnować. Pewnie podwyższył na 2-0. Kujawianka prowadziła w Aleksandrowie Kujawskim właśnie różnicą 2 goli. Goście co prawda jeszcze w 85. Jakub Budzisz, ale to było wszystko, na co było stać drużynę Beniaminka. Orlęta przegrały u siebie z Kujawianką Izbica Kujawska 1-2. To już komplet wyników. Warto raz jeszcze wspomnieć, że aż 3 mecze w trzeciej serii gier Kujawsko-Pomorskiej czwartej ligi zakończyły się bezbramkowymi remisami. Lech zremisował 0-0 z Pomorzaninem Serock. Goli nie oglądaliśmy także w starciu Beniaminka, Łokietka Brześć Kujawski z Pogonią Mogilno, Unia Wąbrzeźno i Tłuchowia Tłuchowo to trzecia para. Tutaj także 0-0. Na pewno warto wskazać na mecz Noteci Łabiszyn ze Spartą Brodnica. Aż 6 goli oglądali kibice zgromadzeni w Łabiszynie. No i z pewnością też nie niespodzianką tej serii gier jest przegrana Chemika Moderatora Bydgoszczy, który uległ na wyjeździe Startowi Ekopol Pruszcz. To już aktualna tabela Kujawsko-Pomorskiej czwartej ligi. Po 3 kolejkach mamy w tej chwili tylko jeden zespół z kompletem zwycięstw. To jest rozpędzona w Da Świecie, 9 punktów. Na pewno też na uwagę zasługuje dobra postawa Sparty Brodnica oraz Startu Ekopol Pruszcz. Te ekipy zgromadziły do tej pory po 7 punktów. Dobrze spisuje się jeden z Beniaminków, konkretnie Łokietek Brześć Kujawski, najwyżej sklasyfikowany Beniaminek, miejsce 6, aktualnie 5 punktów. To na pewno niezła lokata na początek tego nowego sezonu. Dwie drużyny jak na razie bez zdobyczy punktowej, są to lider Wrocławek i Polonia Bydgoszcz. To już pary czwartej kolejki Kujawsko-Pomorskiej czwartej ligi zaplanowanej na 19 sierpnia. Moim okiem hitem kolejki może być spotkanie znakomicie spisującej się w Dyświecie i niewiele gorzej też grającej na początku tej nowej kampanii 23-24 drużyny Łokietka Brześć Kujawski. Ten mecz o godzinie 12. Pojedynek derbowy też nam się szykuje, konkretnie w powiecie świeckim. Pomorzanin Serock zagra ze Startem Ekopol Pruszcz. Nawet swego czasu był pomysł połączenia, wiem to z pierwszej ręki, obu klubów, ale kluby nie były takim obrotem spraw zainteresowane. No i też warto z pewnością wskazać na mecz Pogoni Mogilno z Notecią Łabiszyn. Tam też spodziewam się emocji, spodziewam się dobrych zawodów. Drodzy Państwo, na zakończenie tego dzisiejszego magazynu życzę Państwu, aby tak właśnie się stało, aby te piłkarskie emocje dopisywały, aby zobaczyli Państwo dużo goli. Raz jeszcze dziękujemy za oglądanie, dziękujemy, że jesteście z nami. No i oczywiście zachęcamy do subskrybowania, bo kolejny magazyn już niebawem. Bądźcie czujni. Do usłyszenia.